Rejtanowie przybyli do Polski około 1600 roku z Niemiec, z czasem ulegając całkowitej polonizacji. W posiadaniu męskiej linii rodziny Chruszówka pozostawała do 1910 roku, to znaczy do śmierci Józefa Rejtana. Później panią na Chruszówce była wdowa po Rejtanie, pani Alina Rejtan. Jeden raz byłem furmanem pani Rejtanowej. Przywieźli, gajoły przywiózł sarny, dziką sarny. Dała dwa kabany za to, że przywiózł. No i ta sarna dzika, to dzika, była tu pół roku, później uciekła do lasu. Zaprzęgaj klacz i pojedziemy, a powozik był ładny, na resorach wszystko. Pojedziemy do lasu. No i pojechaliśmy do lasu. Malutka, malutka, chodź do mnie. Pierwszy dzień to wyszła malutka, dała cukierków, garść. No i ta sarna jadła te. A drugi dzień pojechaliśmy, to wyszła, no już cukierków nie chciała wziąć i nic. Ochrzciła ją pani Rejtanowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Bogiem idź, i poszła ta sarna. W sąsiednich wsiach wszystkich znała. Jak tylko zapyta, dlaczego koń chudy, mówi, gospodarz mówi, że nie ma czym karmić. 4 worki owsa do pana Kozakiewicza bezpłatnie, żeby koń ładny był. O, to była porządna pani. Jak tylko u kogoś, no, bywają takie niedobre czasy, u kogoś krowa zdechnie albo koń, to tylko przyjdzie poprosić, to już powiesz by konia. 2 lata tak rzebaka już dobrego dali, albo świnia zdechła, to już gwarancja, że dostanie drugą świnię tu. Było dobro, pani. Żywe są wspomnienia i przekazy o jej nadzwyczaj mądrym gospodarowaniu Chruszówką, prowadzonej stadninie koni, browarze czy budowie stacyjki na trasie Wilno-Lwów-Rejtanowice, skąd drzewa z tutejszego lasu wędrowały w świat koleją do Prypeci, Dniepru i dalej. Rejtanowie prowadzili także przytułek dla inwalidów, nie tylko Polaków, wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku. Jak była pierwsza wojna światowa, to był szpital w tym domu. I później po wojnie nie wszyscy mieli dokąd wracać. Ci, którzy zostali, to już bezpłatnie tu. I bezpłatnie żyli tu. I obiad, i wszystko to już było gotowane dla tych, którzy nie mieli dokąd wrócić. No a później tylko zostali do 36 roku. Żyli tacy ludzie tu. A pani Rejtanowa opiekunem była u nich. Dla potrzeb przytułku wybudowali ogromną chłodnię, gdzie magazynowano i przechowywano żywność. Zaś w celu pozyskiwania lodu, stawy. Rejtanowie ułożyli także na kształcenie utalentowanych dzieci, również nie tylko Polaków z Chruszówki, pobierających nauki w Warszawie, Wilnie oraz Petersburgu.